Za nami spacer tematyczny upamiętniający trzecie powstanie śląskie, walki Śląska Cieszyńskiego o wolność. Organizatorami tego spaceru było Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza. Za nami spacer tematyczny. Skąd pomysł? Co było celem? Celem jest, jak co roku u nas w miejscowości Pogórze, cykliczne spotkania z historią. W tym roku akurat wychodzi stulecie powstań śląskich, w którym uczestniczyli mieszkańcy naszego rejonu cieszyńskiego. Spacer udał się bardzo dobrze. Pogoda, można powiedzieć, była taka nie za bardzo, ale w sam raz dla spaceru. Dziękuję serdecznie szkole naszej, portalowi i wszystkim, którzy po prostu się zaangażowali w te akcje. Akcja była zorganizowana dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, z której mamy dotacje. Jak i na spacery tematyczne, jak i na tworzenie ścieżek tematycznych, historycznych. Także no, w tym roku również odbyło się dzięki temu tematyczny spacer. No i zapraszamy 28 sierpnia na cykliczny już 6. piknik historyczny, który będzie poświęcony również setnej rocznicy powstań śląskich, w której uczestniczyli mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego. Dziękuję wszystkim historykom, panu Stefanowi za udostępnienie i za pełne źródło informacji na ten temat. I zapraszam jeszcze raz wszystkich 28. Całą ścieżką historyczną przeszli dzieciaki z naszej szkoły. Dwie szóste klasy A i B oraz siódma klasa. Było to około 6 km, także dziękuję serdecznie za wytrwałość oraz za wysłuchanie informacji, które tam były przy każdej tablicy, które po prostu no, było widać, że dzieciaki to wchłaniają do siebie. Czołem! Czołem! Nazywam się Ireneusz Pająk, jestem dowódcą Grupy Rekonstrukcji Historycznej Beskidy. Tu jest kolega Adrian Puchalik. Przyjechaliśmy do Was, żeby opowiedzieć Wam kilka słów na temat polskiego podziemia niepodległościowego na naszych terenach. Tak jak tutaj sołtys wspomniał, to jest tablica poświęcona właśnie taki zbiór naprawdę podstawowych takich informacji na temat polskiego podziemia niepodległościowego, które działało na naszych terenach na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie. Jak dobrze wiecie, Niemcy 1 września 1939 roku napadli na nasz kraj. Z drugiej strony uczynili to Sowieci 17 września tego samego roku. I Polska, pomimo tego, że wojnę obronną przegrała, to w Polsce powstał, nas, jeśli chodzi o skalę Europy, ewenement, czyli Polskie Państwo Podziemne. Polskie Państwo Podziemne, które skupiało różne organizacje niepodległościowe, które miało własne sądy, własne uczelnie, własną administrację cywilną, ale przede wszystkim to, co nas dzisiaj interesuje, to własne siły zbrojne, czyli ci żołnierze byli skupieni w oddziałach partyzanckich. I tutaj, jeśli chodzi o nasz teren, to pierwsze takie oddziały partyzanckie od żołnierzy pojawiły się już od 1943 roku. Został tu wysłannik, oficer Armii Krajowej wysłany, żeby te oddziały zorganizować. Już w 1943 roku zaczęły powstawać oddziały partyzanckie, które podjęły walkę z okupantem niemieckim. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, OX.pl, Marta Szymik-Telesz.